Cześć, siemanko, witam wszystkich. Z tej strony Deni Trozyniak i dzisiaj postanowiłem zadzwonić do matek moich widzów i zaproponować im, podając się za usługodawcę internetu w ich domach, zablokowanie całej pornografii właśnie wyświetlanej przez komputery, które są podpięte do tego internetu. Zobaczymy, jak zareagowały, zobaczymy, jak zadecydowały, czy raczej były skłonne do tego, żeby synek sobie w wolnych godzinach, czy raczej takie... Tak, słucham. Halo, dzień dobry, z panią Danutą? Tak, tak. Dzień dobry, z tej strony Jarosław Oralny, firma Orange Polska. Proszę pani, dzwonię do pani, ponieważ od przyszłego miesiąca, jako że pani ma internet z naszą firmą podpisany, od przyszłego miesiąca wchodzi ustawa antypornograficzna do polskiego prawa. Nie wiem, czy pani się orientuje, co to oznacza. Jeśli nie, to mogę pani pokrótce wytłumaczyć. Nie, właśnie nie rozumiem, nie. Proszę jeszcze raz. Nie rozumiem. Proszę pani, od przyszłego miesiąca wchodzi ustawa, która przeszła przez Senat, Sejm i podpisał już ją prezydent. Polega na tym, że dostawcy internetu, w tym przypadku my, Orange Polska, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby panią poinformować i zapytać oraz zablokować, jeśli w tym przypadku będzie pani taka wola, usługi pornograficzne w pani miejscu zamieszkania. Nie, raczej nie będą. Czyli mają zostać, tak? Znaczy się, nie, ja bym nie chciała tego. Wie pani, ja do pani dzwonię, ponieważ w ostatnich 12 miesiącach z pani miejsca zamieszkania były odwiedzane różnorakie, tak? Różnorakie strony pornograficzne, dlatego jako, że była... Wie pani, była czynność pornograficzna między routerem a monitorem, no to my dzwonimy się upewnić, tak? Między innymi na stronę ostrenastolatki18.pl było wchodzone 1600 razy w ostatnim roku. 1621 Ach. Dokładnie. Aha, rozumiem. Dlatego... Ojej, to ja nie chcę, to po prostu proszę mi to odłączyć. Tak, jeszcze w takich przypadkach zazwyczaj, wie pani, ja sugeruję, żeby się skonsultować z innymi domownikami, czy może im to na przykład nie odbierze całej satysfakcji seksualnej w tym momencie. Nie, raczej nie. Nie. Ja dziękuję po prostu za te strony, bo ja z synem tylko mieszkam. No a wie pani, no może syn też ma swoje potrzeby i jednak Nie, bo syn ma 14 lat, proszę pana, to raczej chyba nie. No wie pani, to jest akurat wiek, ja tu oczywiście... Wiem o co chodzi właśnie, taki wiek to jest. Wie pani, ja zawsze mówię, kim jest rodzic, żeby na przykład synowi odbierać, wie pani, taką przyjemność jak walenie Niemca po hełmie, tak? Nie, ale raczej ja bym nie chciała. Dobrze, żeby czyli zostawić to, czyli po prostu. Okej, czyli które strony mamy zablokować, tak? Ja będę pani mówił, które były tutaj odwiedzane i pani będzie mówić, czy blokujemy, czy nie blokujemy, dobrze? To może blokujemy całość tego. To jest niepotrzebne w tej chwili. Proszę pani, i ponadto strony, gdzie jest dużo przemocy, na przykład strona youtube.com/baneku, czy też trzeba to zablokować? Też można. Dobrze. Następną stroną to jest youtube.com/samuxpompa. Też trzeba zablokować taką stronę? No raczej chyba też. Dobrze, to blokujemy. Tutaj samu bany zblokowani. I ponadto oczywiście strony typu ostremamuśki.pl, gorące nastolatki, Jesus, Pornhub. Wszystko tak. Blokujemy, tak? Dobrze. Tak jest. Dobrze. Proszę pani, ja tutaj wszystko poblokuję. Proszę pani, mogę panią zapewnić, że od przyszłego miesiąca pani syn nie zobaczy ani grama piersi, ani trochę biustu, tak? Tak wszystko poblokujemy. Dobrze. Jest pani zadowolona, tak? Oczywiście. No, a jestem pani... Także... jestem z pani dumny w tym momencie. Bo, wie pani, że takie rzeczy są niepotrzebne. Proszę pani, ja też tak uważam i powiem pani, że mój syn i moja córka, akurat córka mniej, bo jeszcze jej na tym nie przełapałam, ale syna już parę razy, wie pani, przyłapałam na takich sprośnych stronach. Dostał, proszę pani, no dostał takiego przysłowiowego liścia i tyle. I już też nie będzie oglądał, bo też mu wszystko zablokowałem. No tak, bo ja jestem z pracy, no to wie pani o co chodzi. On przyjdzie ze szkoły, no to ja sam jest mieszkanie, no wiadomo, nie? No to wie pani, to tam spodnie w dół, ręka na maszt i lecimy za ojczyznę. Ja proszę pani, ja dobrze znam tę historię. Kto nie był młody? Dobrze, tak więc dziękuję. Dziękuję, proszę pani. Dziękuję również, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.
Halo? Halo, dzień dobry. Mogę rozmawiać z panią Jolantą? Słucham. Dzień dobry, z tej strony Mariusz Cichociemny z firmy Netcom. Jestem dostawcą, jeśli się nie mylę, usługi internetowej w pani mieszkaniu. Tak. Proszę pani, i mam do pani parę pytań, ponieważ nie wiem, czy pani jest, nie wiem, czy pani widziała to w telewizji, może czytała w gazecie. Od przyszłego miesiąca wchodzi, jeśli chodzi o dostawców internetu i odbiorców, wchodzi ustawa antypornograficzna i chciałem właśnie potwierdzić, czy pani z takich usług będzie korzystać, czy możemy takie funkcje zablokować. Ja nie zamierzam, a co reszta domowników, to nie wiem. Wie pani, bo tutaj jako, że my jesteśmy... Zaraz je zablokować, ja myślę, no bo cóż tam, dzieci no prawie pełnoletnie, ale to lepiej. Ja pani chcę statystyki tutaj podać. Pani mieszka na ulicy Kolejowej, tak? Tak. Okej, to wszystko się zgadza. Proszę pani, z tego co wynika, dlatego dzwonimy, bo osoby, które korzystały właśnie z takich stron w ostatnich 12 miesiącach, właśnie potwierdzamy, czy na pewno chcą zablokować, może nie chcą. Mamy, proszę pani, tutaj 1246 logowań na stronę mamuśki.pl, 544 na stronę pornhub.com. I ponadto mamy wielokrotnie odwiedzane takie serwisy jak Xvideos, petardas.com i szereg innych nie tak często odwiedzanych. Dlatego do pani dzwonię, ponieważ chciałbym się dowiedzieć, czy któreś z tych stron dodać do zapory, żeby nadal mogłyby być odwiedzane. Nie, może zablokować wszystkie. Czyli... Wie pani, ja dzwonię do pani, bo na przykład, żeby potem nie było takiej sytuacji, że na przykład ktoś chce wejść na mamuszki. Internet nie działa, czy coś tam, nie będą krzyczeć. No ale co tu, małżonka nie ma, chyba że w weekendy, gdzie to pewnie dzieciaki, chłopcy może coś tam sobie urządzają. No wie pani, 1230... Tak, jeżeli gdzieś tam, no bo to na ulicy pan mówi, tak? Nie, że z tego akurat numeru. Nie, z kolejowej 23C. Tak. Tak, proszę pani. Dobra, zablokować, dobrze. Czyli... To ja decyduję, ja płacę za to, także zablokować. Tylko wie pani, że będzie się pani liczyć z tym, że osoba, która 1236 razy logowała się na stronę mamuśki.pl, no może się poczuć, że tak powiem, dotknięta. Na pewno jej nie... Na pewno nie dać tej to nic. Najwyżej powiem, że zostały wyłączone i tyle. Dobrze. Ja to przedstawię sprawę, czyli, no to są dzieci moje, także... Aha, czyli pani po prostu decyduje, że koniec z pornografią w domu, tak? Tak, 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 tak. Dobrze, tak. Dobrze, dziękuję, do widzenia i życzę miłego... Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Jeśli się podobało, nie zapomnij zostawić łapkę w górę, możesz również udostępnić na Facebooku i napisać w komentarzu, co sądzisz o tym odcinku. Ja się żegnam z wami wszystkimi, trzymajcie się wszyscy, cześć i do następnego.